Cześć Bartku. Z tej strony Jakub Kaska, przecież marketing. Witamy w studiu. Dzisiaj z nami jest główny wykonawca osiedla Morena, które powstaje w Wilawie, nowego osiedla domów jednorodzinnych Bliźniaków. Czyli jeżeli jesteś u nas w studiu, to znaczy, że będzie bardziej technicznie, bardziej technologicznie, treściwie i informacyjnie. Mam nadzieję, że sprostam wymaganiom. Tak witam. Dzień Jasne. dobry. Na wstępie fajnie, że jesteś, ponieważ pojawiło się w i przestrzeni i od klientów dużo pytań, a te pytania też dotyczyły sfery technicznej. W związku z tym rozpoczniemy od następującego pytania. Gdy zaczynamy myśleć o tym, żeby kupić dom, to zazwyczaj skupiamy się na samym budynku, na pewnych elementach, które są w środku. Natomiast przyjmujemy zapewnik, że oświetlenie, drogi, kanalizacja, jakiekolwiek inne elementy osiedla są już. I czasem okazuje się tak, że wchodzimy do nowo wybudowanego domu, patrzymy na okolice i coś nam się nie zgadza albo nie jesteśmy zadowoleni, bo oczekowaliśmy czegoś innego. Jak jest w przypadku Moreny? W przypadku osiedla Morena drogi oraz podwórka są utwardzone kostką od samego początku, więc nie musimy czekać na dalsze etapy budowy. Czyli klient, tak jakby otrzymując dom, otrzymuje również utwardzoną drogę, taką ostateczną, taką jak ma być, taką jak ma to wyglądać. I podwórka, i drogi są w kostce wyłożone kostką betonową. Dodatkowo dookoła budynków jest zagospodarowana zieleń w postaci trawników. Drogi są oświetlone poprzez latarnie, natomiast budynki mają dodatkowe oświetlenie jeszcze na elewacji. Budynku na wykończonej elewacji budynków mamy dodatkowe oprawy zamontowane i podwórka są ogrodzone, więc całość stanowi tak naprawdę komplet. Klient, który chce wykończyć swój dom, który zakupił, w zasadzie skupia się tylko na samym wnętrzu, a reszta ma w pakiecie w standardzie, łącznie z tarasem, także nie musi ingerować już w otoczenie zewnętrzne w ogóle. W drogach są oczywiście zakopane odpowiednie sieci, czyli wodociąg, kanalizacja, kanalizacja deszczowa, odwadniająca drogę, e, energia elektryczna. Także mamy komplet, mamy komplet, mamy 100% na tym osiedlu. Czyli jest wszystko to, co powinno być. Skupia się tylko na wyłącznie na tym, jak powinno wyglądać jego wnętrze, e, kompleksowo. No i z fajną ofertą, ponieważ no, to często stanowi problem, a u Was ten problem został rozwiązany, wszystko jest na takim poziomie, jak powinno być. E, ok, przejdźmy teraz do samych budynków. E, jeśli byś mógł przybliżyć wszystkim oglądającym, wszystkim zainteresowanym e, konstrukcję budynków, jak są skonstruowane, na czym, na czym się skupiliście oraz też przybliżyć, z jakich materiałów są wykonane. Oczywiście. E, budynki są posadowiane na rodzimym gruncie, więc nie, mamy, nie musieliśmy stosować tej wymiany gruntu, co dodatkowo daje pewność, jeżeli chodzi o ich trwałość. Budynki są posadowiane na fundamentach żelbetowych. Nazywamy to technologią tradycyjną, murowaną na co dzień w budownictwie. To znaczy, że mamy ławy wieńce żelbetowe, natomiast całość jest wypełniona cegłą, gazobetonem, więc konstrukcja jest tradycyjna. Jeżeli chodzi o konstrukcję dachu, jest to konstrukcja drewniana. Budynek jest w formie bliźniaczej, połączony jest podwójną ścianą murowaną. Jeżeli chodzi o materiały, jakie, mamy, jakie zastosowaliśmy w, tym budynku, w tych budynkach, to, to są to tradycyjne materiały. Oczywiście dokumenty do tych materiałów są dostępne. U nas w biurze, także zachęcamy, do klientów, zachęcamy klientów do tego, żeby skontaktowali się z nami i zobaczyli, jak te budynki są konkretnie zbudowane. Rozumiem, czyli szczegółowo mogą, jeżeli jakiś ewidentnie element ich interesuje typu stolarka okienna lub jakieś inne rzeczy, mogą spotkać się, gdzie zostanie im to szczegółowo przedstawione, tak mogą... Poinformować o tym, że mają taki zamiar, taką chęć i dowiedzą się wszystkiego od was bezpośrednio. Ciekawe jest to, że powiedziałeś, że te ściany między bliźniakami są podwójne, czyli zapewniacie komfort ich mieszkańców. Tak, no, podwójna ściana w budynkach bliźniaczych daje to, że tak naprawdę inaczej niż w budynkach wielorodzinnych typu bloki mieszkalne, tak naprawdę komfort. Związany z hałasem jest bardzo wysoki w przypadku naszych budynków. To zapewnia nam ta podwójna ściana konstrukcyjna, jeszcze z przerwą dylatacyjną, więc nie ma możliwości, żebyśmy słyszeli sąsiadów za ścianą, tak naprawdę. Jasne, czyli można puszczać jazz i nie, 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 nie boimy się o to, że ktoś z drugiej strony będzie nam pukał w ścianę i stwierdzał, że mu się to nie podoba. Nawet jeśli by pukał, to nie będziemy słyszeć. Okej, okay, świetnie. <laughs> Kolejną rzeczą, która um, przychodzi nam na myśl, jeśli chodzi o teraz zakup domu, to jest, jest taka, że świat będzie do przodu, my też staramy się wykorzystywać te wszystkie techniki, technologie, ułatwiać sobie życie, bo mamy coraz mniej czasu, coraz więcej obowiązków. E, gdzieś tam próbujemy to zbilansować. E, a powiedz, e, jakie technologie albo jakie techniki, jakie innowacje, czy takie ułatwiacze życia zostało zastosowane w budynkach na Morenie? Okej, okay. w budynkach na Morenie. E... W systemie ogrzewania zastosowaliśmy pompę ciepła, powietrzną pompę ciepła, razem z instalacją ogrzewania podłogowego. Dodatkowo, ta instalacja jest przygotowana również do tego, żebyśmy mogli zamontować w każdym pokoju sterowanie, tak naprawdę tą podłogówką Dajemy nam taką możliwość, żebyśmy mogli odrębnie każdym pokojem tak naprawdę ustawić odrębnie w każdym pokoju ustawić sobie temperaturę. Jeżeli chodzi o instalację elektryczną jest ona oczywiście w pełni przygotowana pod biały montaż, czyli pod włączniki i oprawy oświetleniowe, ale dodatkowo również zamontowaliśmy instalację podtynkiem, zamontowaliśmy instalację, którą możemy wykorzystać do dodatkowych elementów do tych budynków, takich jak na przykład rolety zewnętrzne. Mhm. Mamy to już w pakiecie. To jest zamontowane, więc jeżeli klient będzie chciał tylko zamontować rolety, nie musi robić remontu tak naprawdę tego budynku, tylko po prostu je zastosować. Jeżeli chodzi, wracając jeszcze do pompy ciepła, jest możliwość również montażu paneli fotowoltaicznych. Mamy również instalację w części przygotowaną. Oczywiście, w tej newralgicznej, czyli gdzie musielibyśmy robić jakieś przepusty, jakieś przyłącza, leżą przewody, są przygotowane do tego, żebyśmy mogli zamontować instalację fotowoltaiczną. Co razem z pompą ciepła da nam jakiś tam najbardziej efektywny, najbardziej ekonomiczny efekt całego ogrzewania. Cała instalacja wodna została zamontowana w ten sposób, że możemy, mamy możliwość również montażu uzdatniacza wody, stacji uzdatniania wody, więc. Mamy tak naprawdę cały budynek przygotowany w ten sposób, że na przykład w przypadku rekuperacji, jeżeli ktoś chciałby zastosować, nie ma problemu. Jest to tak rozwiązany, ten budynek jest tak rozwiązany, że będziemy mieli dużą łatwość bez wykonywania dodatkowych prac i remontów na zastosowanie dodatkowych elementów. Czy to by była klimatyzacja, czy rekuperacja, czy uzd Jasne. stacja uzdatniania wody, rolety. Tak to wygląda. Czyli, tak na dobrą sprawę, jest to o tyle ważne, że klient kupując taki dom i jest on, kupując dom od was na modlitwę, on jest na tyle przygotowany, że te dodatkowe elementy nie będą pochłaniały, a pożerały jego środków z portfela. Bo, tak na dobrą sprawę, wszystko jest przygotowane. To jest kwestia tylko potrzeb i wyobraźni klienta, co by chciał. No i też ważne jest to, co podkreśliłeś, że. Połączenie, możliwość połączenia fotowoltaiki, pompy ciepła, ogrzewania podłogowego będzie najbardziej efektywna, co znowu zbilansuje nam koszty, czyli te koszty nie będą tak wysokie, albo będą na niższym poziomie niż innych budynków, które no gdzieś tam nie są na tyle kompleksowo przygotowane. Obecnie to wygląda tak, że pompa ciepła-powietrzna razem z instalacją solarną no to jest najniższy, daje najniższy jakby koszt utrzymania budynku. Tak to wygląda. Dobrze, teraz skupimy się na części pytań, które nurtowały potencjalnych klientów, a pojawiły się w przestrzeni, ja będę się posiłkował listą. Mhm. Czy pompę ciepła można wymienić na pompę gruntową? Mówimy o tej pompie ciepla, ciepła takiej, którą macie w standardzie powietrze. Jak najbardziej jest to możliwe, możemy na prośbę klienta na jego potrzebę zamontować pompę gruntową. Wiemy o tym, że pompa gruntowa jest no, droższym rozwiązaniem niż pompa powietrzna. Dlatego podczas zakupu takiej pompy, pompy gruntowej. Rozliczamy wartość pomiędzy zakupem pompy powietrznej a pompy gruntowej, więc klient dopłaca tak naprawdę do tego rozwiązania, a nie ponosi dodatkowy koszt. Jasne, czyli jesteś elastyczny, klient tak jest. może sobie wybrać to, na czym mu zależy. Pytanie numer dwa: czy eksploatacja pompy, mówimy o tej pompie powietrznej, podczas niskich temperatur i mrozów wpływa niekorzystnie na jej żywotność? E, tak naprawdę żywotność pompy jest uwarunkowana przepływami hydraulicznymi w instalacji. Nasze, nasza instalacja jest tak przygotowana, że nie ma wpływu. E, niskie temperatury nie mają wpływu na żywotność pompy ciepła. Okej, okay, czyli obalamy ten mit e, lub to podejście. E, jeśli chodzi o temat konstrukcji budynku, czy można cokolwiek wieszać na suficie, na przykład elementy oświetlenia? Tak, sufity są przygotowane w ten sposób, że elementy oświetlenia jak najbardziej możemy tam zamontować, czy jakieś dodatkowe ozdoby? elementy wykończenia wnętrza jak najbardziej jest możliwe. Czyli klienci nie będą zaskoczeni, że nie można czegoś powiesić, bo jest jakiś kłopot. Z tym. Tak jest. Okay. Czy pomieszczenie strychowe można zagospodarować, a jeśli tak, w jakim stopniu? Pomieszczenie strychowe jest przygotowane w ten sposób, że możemy tam ułożyć podłogę. Mamy przygotowane już w standardzie wyłazy na, tę, na tą część strychową, więc jak najbardziej jest możliwe korzystanie, nośność stropu, jest również e, tak policzona, żebyśmy mogli z tego strychu swobodnie korzystać, chodzi, chodzić po nim i składować tam rzeczy, które, których na co dzień nie wykorzystujemy. Okej. Okay. Strop stanowią wiązary drewniane. Czy w związku z tym nie wpłynie to negatywnie na dźwięki w domu, na przykład jeśli chodzi o padający deszcz? Konstrukcja drewniana dachu nie wpływa na hałasy dobiegające. Z opadów deszczu. Dodatkowo strop jest ocieplony termicznie, co za tym idzie również akustycznie, więc nie ma takiej możliwości, żebyśmy mieli jakiś nadwyraźny hałas dobiegający z opadów deszczu. Jasne. Wspólna się nas z sąsiadem, o tym mówiliśmy, że prywatność będzie zapewniona i o to nie ma się co martwić. Tak jest. Jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu. Czy teren działek będzie płaski i czy z czasem nie będzie wymywało z nich ziemi na przykład w kierunku pobliskiej skarpy? Tak, teren działek i teren osiedla jest płaski, do tego dążyliśmy, żeby był jak najbardziej płaski, oczywiście w tak sposób ukształtowany, abyśmy nie mieli problemów z wodami opadowymi. Natomiast pobliska skarpa część działek faktycznie graniczy z pobliską skarpą. Natomiast skarpa ta jest obsiana Trawą i zakorzeniona. Także, tak jak widzimy to na przykład przy autostradach, przy drogach, nie ma takiej możliwości, żeby skarpa została podmyta przez opadający padający deszcz. Czyli tym nie ma się co martwić. Tak jest. To było ostatnie pytanie. Bardzo Bartko Ci dziękuję. Możemy tylko jednocześnie zaprosić, bo przejeżdżający już widzą, że osiedle rośnie jak na drożdżach, więc mogą przyjrzeć się. No i. Do zobaczenia z klientami też w biurze Modery, czy też w biurze budownictwa Krawacz. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.